wypowiedziała posłuszeństwo Kaczyńskiemu. W PiS wrze, wiemy, co czeka buntowniczkę. Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu Monika Pawłowska złoży ślubowanie i obejmie mandat poselski po Mariuszu Kamińskim. Choć startowała z list Prawa i Sprawiedliwości, to parlamentarzyści PiS nie planują przywitać Pawłowskiej z otwartymi ramionami. W rozmowie z Faktem mówią wprost, co ją czeka. Monika Pawłowska ma objąć mandat poselski po szefie MSWiA, Mariuszu Kamińskim. W grudniu marszałek Szymon Hołownia podpisał decyzję o wygaszeniu mandatów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Byli szefowie CBA zostali skazani na 2 lata więzienia w związku z aferą gruntową. Monika Pawłowska złoży ślubowanie. Co dalej? Po ślubowaniu Pawłowska będzie chciała dołączyć do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, co zapowiedziała m.in. we wtorkowej rozmowie z Gazetą Wyborczą. Jak ustaliliśmy, klub nie zamierza przyjmować posłanki. Dla posła PiS Radosława Fogla sytuacja wydaje się oczywista. Pauza. Jest 460 posłów, nie ma wolnych mandatów, skomentował w rozmowie z nami polityk. Podobnego zdania jest posłanka Joanna Lichocka, która w rozmowie z Faktem nazwała Pawłowską posłanką dublerką. Sytuacja jest jednoznaczna. Posłem jest Mariusz Kamiński. Pomysły pana marszałka Szymona Hołowni polegające na wprowadzeniu do Sejmu posłanki dublerki nie znajdą akceptacji w Prawie i Sprawiedliwości, oceniła polityk.